Wypalenie zawodowe często ilustrowane jest przez wypalone zapałki. Prawdopodobnie dlatego, że czasami czujemy się w naszym życiu zawodowym jak te właśnie zapałki, które straciły już swoją pierwotną funkcję i właściwie już do niczego się więcej nie nadają. Dlatego dzisiaj chciałbym, abyśmy się przez chwilę zastanowili, czym jest w ogóle wypalenie zawodowe, skąd się bierze, a później powiemy sobie, jak z nim sobie radzić. Mam nadzieję, że na końcu tego odcinka zamienimy wypalenie zawodowe na zapalenie zawodowe, którym będzie ten zapał i nowa energia do pracy. Nowe technologie, takie jak smartfony czy netbooki, ułatwiają nam pracę zawodową. Możemy więcej wykonać w tym samym czasie. Na przykład jadąc od jednego klienta do drugiego, niejako po drodze, możemy odebrać maile, złożyć zamówienia, sprawdzić różne inne sprawy. To oczywiście sprawia, że jesteśmy bardziej produktywni i możemy więcej rzeczy wykonać. Ale przy okazji powoduje to, że nie mamy w ogóle czasu na regenerację. Cały czas funkcjonujemy na wysokich obrotach. To jest między innymi jedna z przyczyn tego, że czujemy się wypaleni zawodowo. Krystyna Maslach, która jest uważana za prekursorkę badań nad wypaleniem zawodowym, upatruje przyczyn tego zjawiska w niedopasowaniu pomiędzy daną osobą a pracą, którą ona wykonuje. W tym niedopasowaniu wyróżniła ona 6 głównych przyczyn i teraz sobie je krótko scharakteryzujemy. A tak przy okazji, Maslach to tak naprawdę Maślach, ponieważ pani doktor ma korzenie polskie. I pierwsza przyczyna jest to przeciążenie pracą. Mamy po prostu coraz więcej zadań, konkurencja naciska, musimy wykonywać coraz więcej pracy, tak jak mówiliśmy, pewne rzeczy możemy po prostu robić zdalnie, ale wtedy nie odpoczywamy, czujemy się po prostu zmęczeni. Druga przyczyna to jest brak swobody, brak możliwości podejmowania decyzji. Właściwie każdy aspekt naszej działalności w tej chwili może być kontrolowany elektronicznie i to powoduje, że trochę tak się czujemy jak zniewoleni ludzie. Trzecia przyczyna to jest niewystarczające wynagrodzenie. To jest odczucie tego, że nie jesteśmy odpowiednio wynagradzani i nie zawsze chodzi tylko o pieniądze, że nie jesteśmy po prostu doceniani, że nasz wkład jest większy niż to, co otrzymujemy. Czwarta przyczyna jest to alienacja w zespołach. Ludzie przestali się ze sobą komunikować. Nawet jak znajdujemy się w pomieszczeniu obok, to się po prostu ze sobą nie spotykamy, nie rozmawiamy, nie poznajemy się, nie widzimy swoich emocji, odczuć, nie możemy budować zaufania, tego co jest niezbędne właśnie w tym, aby dobrze współpracować ze sobą w zespołach. Piąta przyczyna to jest poczucie niesprawiedliwości. Tak jak tutaj pokazana tutaj ta Temida z zawiązanymi oczami, ona powinna być bezstronna, to my czujemy, że wiele rzeczy dzieje się poza nami i że nie jesteśmy fair traktowani. To powoduje brak zaufania, brak otwartości i szczerości w relacjach. To oczywiście też wpływa później na wyniki. No i wreszcie ostatnia przyczyna to jest to, że mamy niezgodność wartości. My możemy wyznawać jedne wartości moralne, etyczne, a firma inne. I jeżeli nasza busola nakierowana jest na konkretny kierunek, a firma zmierza w innym, to wówczas będzie się okazywać, że te nasze dwa wskazania będą po prostu się rozjeżdżać. Czasami jest tak, że firma deklaruje pewne wartości, takie uczciwość, jak sprawy związane z klientem, z obsługą, że jest najważniejsze, ale praktyka pokazuje co innego. I wtedy, jeżeli nam się te dwa wskaźniki rozjadą, my czujemy, że coś jest nie tak i czujemy się gorzej. Najprościej można powiedzieć, że wypalenie zawodowe związane jest z utratą energii. Są takie momenty w naszym życiu, kiedy energii mamy dużo, tej energii fizycznej, psychicznej, po prostu sił witalnych, jesteśmy na plusie, ale są też takie momenty, kiedy po prostu nam jej brakuje. I jeżeli chcemy zapobiegać utracie energii,
to musimy redukować stres, który powoduje właśnie tą utratę. Natomiast w sytuacji, kiedy nam tej energii brakuje, musimy ją w jakiś sposób odnowić i spowodować doładowanie niejako naszych akumulatorów. W ogólności nasze działanie związane z walką, z wypaleniem zawodowym będziemy mogli podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to jest oszczędzanie, a druga kategoria to będą działania związane z doładowywaniem. Oszczędzanie będzie polegało po prostu na tym, aby nie tracić energii witalnej, aby poprzez różne stresy, żeby je redukować, żeby cały czas być na wysokim poziomie, by nasze słupki po prostu były cały czas na plusie. Natomiast tutaj będą różne działania służące temu, aby odnowić energię, która gdzieś nam wyciekła i już jej po prostu nie ma w naszym organizmie. Dodatkowo działania te możemy podzielić na takie, które mogę podejmować ja osobiście, które zależą ode mnie, oraz takie, które będzie podejmować organizacja, w której pracujemy, firma, w której jesteśmy po prostu zatrudnieni. No i w ten sposób powstała nam klasyczna czteropolówka, czyli cztery ćwiartki, które czasami nazywane są kostką energetyczną. Czyli mamy cztery rodzaje różnych działań, które określane też czasami są ćwiartkami kostki energetycznej. W pierwszej ćwiartce mamy zgodnie z nazwą nasze osobiste oszczędzanie, czyli co ja mogę zrobić, aby mniej energii mi uciekało. W ćwiartce drugiej mamy osobiste doładowania, czyli moje działania służące regeneracji. W ćwiartce trzeciej mamy firmowe oszczędzanie, czyli co firma, organizacja, w której pracujemy, może zrobić, aby tej energii, żeby tych stresów było jak najmniej, żeby nam po prostu, żebyśmy się nie wypalali. Oraz ostatnia ćwiartka są doładowania energii podejmowane przez organizację. Istnieją dziesiątki różnych sposobów oszczędzania i doładowywania. Ja podam teraz tutaj niektóre z nich. Na przykład osobiste reduktory to jest oddychanie, medytacja, krótkie przerwy w pracy, taka większa samoświadomość własnych emocji, wyznaczanie wizji, celu, planu, delegowanie zadań, planowanie na papierze, zarządzanie finansami, co jest bardzo ważne, oraz relacje, szczególnie chodzi o relacje toksyczne, które powodują u nas stres i mogą powodować to, że ta energia nam ucieka. Jeżeli chodzi o osobiste takie doładowania, to są różne rytuały przejścia, czyli jak przychodzimy do domu, zdejmujemy marynarkę, czasami bierzemy prysznic. To są jakieś inne czynności, które podejmujemy w czasie wykonywania pracy w innym charakterze. To są wreszcie ćwiczenia fizyczne, odżywianie się, czas dla innych, czyli relacje. Tutaj też były relacje takie toksyczne, a tutaj jest doładowanie, czyli te relacje pozytywne. To jest moje hobby, wypoczynek, czy sen, rozwój duchowy, czy jakaś inna wielka przygoda. Jeżeli chodzi o organizację, ona może takie firmowe reduktory stosować przez to, że na przykład stosuje styl zarządzania przez bezpośredni kontakt, czyli management by walking around, kiedy menadżer codziennie, regularnie odwiedza swoich pracowników i on wtedy od razu znajdzie, co tak naprawdę najbardziej stresuje pracowników. To mogą być różne działania informacyjne, gazetki firmowe, czy tablice ogłoszeń, to mogą być wreszcie ankiety anonimowe, kwestionariusze, spotkania z zarządem, program rozwoju kompetencji, bo brak kompetencji jest bardzo silnym stresorem. To mogą być różne inne rzeczy związane z coachingiem, z mentoringiem, elastycznym czasem pracy i tak dalej. No i wreszcie firma może też doładowywać nam te akumulatory przez na przykład dbanie o to, żebyśmy się fizycznie rozwijali, na przykład żebyśmy dojeżdżali na rowerze do firmy, ale tutaj potrzebna jest ścieżka rowerowa, potrzebny jest parking taki zadaszony, bezpieczny i to też musi być, czy jakieś inne ścieżki wewnątrz firmy, tak żeby w czasie przerwy z nich po prostu korzystać. Firma może organizować lub sponsorować różne wydarzenia sportowe, jakieś amatorskie zawody grania w siatkówkę, w piłkę nożną, cała masa różnych działań. To mogą być też różne wyjścia wspólne filmowe, na przykład do teatru. Czyli mamy działania, które możemy podejmować my, które może podejmować firma, takie, które służą ograniczeniu stresu i tak naprawdę wyciekaniu tej energii, oraz takie, które powodują, że ta energia się odnawia.
Jestem przekonany, że każdy znajdzie swoje własne sposoby na to, aby zamienić wypalenie zawodowe na zapalenie zawodowe. Tak, aby mieć zapał do pracy, aby odzyskać pasję i aby przynosiło to jak największą satysfakcję. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, polubienia tego filmu oraz fanpage'a na Facebooku. Jeżeli macie trochę cierpliwości, to obejrzyjcie pojawiające się reklamy do końca, pomogą mi one prowadzić ten kanał.